Katarzyna Kośnicka, witam, zapraszam na kolejną audycję Lady Dieta. Doktor Aleksandra Czarnewicz-Kamińska, dietetyk, jest już z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj zapraszamy na słodką audycję. Będziemy rozmawiać o pysznych ciastach. Mój ulubiony temat. Tak, no właśnie, polecamy też blog przy okazji, tak, bo tam przepełniony można, ciastami. Przepełniony ciastami, tak. Można różne przepisy znaleźć, ale zaczęłabym od tego, my bardzo lubimy wszyscy słodkie. I jak z tymi ciastami jest? Można trochę, czy raczej nie? Ja powiem tak, bywały sytuacje, w których gdzieś tam zarzucono mi, że ja dietetyk, no i tutaj zamiast lansować super zdrowy styl życia i tutaj absolutnie słodkiego nie, to blog, rzeczywiście, blog Lady Dieta, to nie w ciastach. Jest przepełniony słodkim i nie przez przypadek, bo ja wychodzę z założenia, że skoro i tak lubimy, i tak sięgamy, bo naprawdę rzadko się zdarza, że ktoś przestrzega takiego reżimu dietetycznego, że mówi sobie, że absolutnie nie, to skoro mamy możliwość wyboru między ciastem domowym, zdrowszym, bo ja tak to widzę, a tym sklepowym, które już zawiera różne dziwne rzeczy i o tym porozmawiamy, to wolę wybierać te ciasta domowe i stąd jakby moje zainteresowanie ciastami. Rzeczywiście, to jest, nie ma żadnej innej grupy produktów spożywczych, które mnie tak pochłaniają jak ciasta. Co widać, tak jak mówię, na blogu i zdjęcia tego wszystkiego i przeróżne receptury i przeróżne sposoby odchudzenia ciast w tradycyjnych, żeby były lżejsze. Nie zawsze się to daje, ale nie wiem, też wychodzę z założenia, że dzieci, no mam dwoje dzieci, więc te dzieci lubią słodkie. I jak myślę o tym, że mają kupować drożdżówki w sklepiku szkolnym, to natychmiast staję i robię drożdżówki w domu, żeby wzięły do szkoły, albo też muffinki, czy jakieś inne wyroby, ciastka chociażby, które da się wziąć, bo jednak maluchy i nie tylko maluchy potrzebują czegoś słodkiego w czasie dnia, zwłaszcza kiedy na przykład w ciągu dnia jest jakaś klasówka czy coś tego typu. Jedne wolą zjeść przed, żeby dostać taki zastrzyk energii, inne dzieci wolą zjeść po, bo na tyle osłabione się wysiłkiem takim umysłowym czują, więc to jest lepsze niż baton, tak, który gdzieś tam zakupiony będzie w sklepie albo, no tak jak mówię, sklepowe drożdżówki czy jakieś wyroby cukiernicze. O tych sklepowych ciastach na pewno za chwilę porozmawiamy, a jak te ciasta, jak już zjemy, to one tuczą czy nie tuczą? Pani no dietetyk, ja pierwsze ciasta, mówić? Proszę zobaczyć, bardzo dobrze wygląda. Tuczą. Znaczy powiem tak, nie da się tych ciast odchudzić zupełnie, bo chociażby tak jak rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, że no cukier, tak, pełni funkcje strukturotwórcze i na przykład, o ile można próbować go wyprowadzić z różnych ciast i w różny sposób, o tyle na przykład z ciasta kruchego się nie daje. Nie daje się, bo jeżeli zrobi się ciasto kruche bez cukru, ono się po prostu nie trzyma, nie ma odpowiedniej chrupkości i to nam nie wyjdzie. Więc na pewno wprowadzamy porcję kalorii. Tak, natomiast tak, mamy w tej chwili w sklepach blaszki różnego kalibru. To nie jest już tak, rozmiaru, nie jest już tak, że musimy piec wielką blachę półmetrową ciasta i jeść to potem przez tydzień, wydzielając sobie i zastanawiając się na koniec, czy już się zepsuło, czy jeszcze nie. Ale więc, szkoda, że się zmarnuje, szkoda, to jeszcze zjem. Jeszcze tak, no, dokładnie. Więc to nie jest tak, możemy kupić malusieńkie blaszki, malusieńkie tortownice. Naprawdę, oczywiście ktoś powie, no koszt energii przygotowania i koszt energii pieczenia. Owszem, to jest ten, który musimy ponieść, niezależnie od tego, czy blaszka jest duża, czy mniejsza. Natomiast łatwiej wtedy jakby przestrzegać racjonalnego, że tak powiem, spożycia tego ciasta, jeżeli mamy z tym problem. Natomiast jeżeli ktoś dziennie zje kawałek ciasta, to naprawdę nic nie powinno się przy zdrowym organizmie stać. Oczywiście, jeżeli nie, to będzie... Nie przed snem i niekoniecznie z bitą śmietaną 36 i głównie 36. Więc tutaj no, ja wychodzę z założenia, że tak racjonalnie do tego podejdźmy i z zasadą zdrowego umiaru. Nie to, że zupełnie nie, no ale nie to, że cała blacha, tak, na dwa dni. Zawsze można wyposażyć męża albo, nie wiem, żonę do pracy z kawałkiem dla kolegów i koleżanek, naprawdę, tak? Można podzielić się z mamą, nie wiem, znajomą, sąsiadką, jeśli nie chcemy inwestować w mniejsze blaszki. Natomiast zachęcałabym do takiego zdroworozsądkowego podejścia, tak? I pieczmy tyle, ile zjemy. I nie myślmy o tym, żeby tego był jakiś zapas, bo w tej chwili to wszystko jest dostępne i jest na to czas. I teraz chciałabym zapytać, jakie teraz ciasta są najlepsze na tę porę roku? No jest bardzo, bardzo gorąco, bardzo ciepło. Co teraz najlepiej? No bo jak pieczemy, to trochę nam się w mieszkaniu na pewno nagrzewa, jest ciepło, czy co? Tak, czy przede wszystkim, tak, zdecydowanie. U mnie to ciasto jest na stałe. Ewentualnie jakieś kremy, które są na bazie jogurtów zestalane z galaretką, tak? I niekoniecznie jest to warstwowy sernik na zimno, ale to i na kruchym cieście świetnie się taka masa sprawuje. Najfajniej się chyba je w tej chwili te ciasta, które są zimne.
tak schłodzone. Oczywiście musimy przewidzieć miejsce w lodówce, bo tego ciasta nie wolno przechowywać w temperaturze pokojowej. Co jeszcze? Wszystkie ciasta z owocami w tej chwili. Mamy już morele, mamy truskawki, zaczynają się czereśnie, za moment będą wiśnie, nektarynki, brzoskwinie, więc wszelkie kruche ciasta, czy ciasta ucierane, gdzie na wierzchu są owoce i posypane kruszonką albo nie, to się świetnie w tej chwili sprawdza. Do sernika na zimno też możemy dodać owoców pokrojonych. Pamiętajmy, że jeżeli do ucieranej masy dodajemy świeże owoce, to musimy je oprószyć nieco mąką ziemniaczaną, żeby nam nie wpadały do środka i nie robiły zakalca, bo tak to one wpadną z tym swoim sokiem owocowym i wokół będzie zrobiona taka niefajna frakcja zakalcowa, więc mąka ziemniaczana dobrze tutaj nas zabezpiecza. Co jeszcze? No, wszelkiego rodzaju w ogóle serniki, mi się wydaje, w tej chwili. No, nie mamy apetytu na pewno na ciasta korzenne, na pierniki teraz i na makowce, bo to się wydaje za ciężkie. Natomiast wszelkie te zestalane żelatyną, galaretką czy pektyną ciasta jak najbardziej. I owoce, jak najwięcej owoców to wszystko. Też dzięki temu możemy dodać mniej cukru, bo cukier owocowy, fruktoza, on tam już też jest. Miksowane smoothie, to też dobry pomysł, też prawda? Z dodatkiem, tak, jeżeli w szklankach nasiona chia w tej chwili, które też fajnie zestalają takie puddingi, jeżeli w szklankach, to z odrobiną płatków owsianych na przykład, tak, można robić fajne spody z płatkami owsianymi, będzie to zdrowszy, tak powiem, spód, na pewno zawierający większą ilość błonnika niż spód z ciasta kruchego. A też będzie fajnie smakował. I co do tego dodajemy? Jogurt czy mleko? Zależy, jaką chcemy uzyskać konsystencję i co wrzucamy do środka. Jeżeli jogurt i płatki owsiane, będzie to na pewno gęstsza konsystencja. Jeżeli mleko i płatki owsiane, czy jakąś kaszkę, która pęcznieje, jeżeli to będzie ciepłe mleko, to wtedy ta konsystencja będzie luźniejsza. Na pewno dodając kefir, maślankę, bądź też jogurt naturalny, dodajemy większą ilość białka. Tak jakby zyskujemy w tym produkcie większą ilość białka, mleko tego białka ma mniej. Też mamy większą koncentrację wapnia w produktach ukwaszonych, więc one są jakby takie, i tutaj jeszcze walory probiotyczne dodatkowo, tak, jeżeli to nie będzie podgrzewane, nic z tym nie będzie robione, to w tym jogurcie zostają nam, czy w maślance, czy w kefirze, zostają nam kultury probiotyczne, których zwykle mamy niedobór, a przy tych temperaturach dużo łatwiej o zaburzenia mikroflory jelitowej. Już słychać o sytuacjach związanych z tak zwana grypa żołądkowa, ja nie lubię tej nazwy, ale czy też rotawirus, no w każdym razie coś, co kończy rewolucje się różne, tak, i górą, i dołem, więc człowiek się odwadnia i tak naprawdę potem tę mikroflorę jelitową po takich sytuacjach, po takich stanach chorobowych trzeba uzupełnić, więc jest to na pewno jakaś metoda na uzupełnienie właśnie z odrobiną owocu, kiedy małe dziecko na przykład nie chce przyjąć nic innego. A jednak jogurt z miksowanymi truskawkami, mi się wydaje, że rzadko kto się temu jest w stanie oprzeć. To takie chyba też wspomnienie z dzieciństwa nasze, tylko tu już apeluję od razu. Nie sypmy tam cukru. Nie trzeba. Te truskawki są tak słodkie, a znowu kwas z jogurtu, kefiru czy maślanki nie jest tak ostry. Przyzwyczajajmy dzieci do takich smaków delikatnych, bo jak załadujemy tam 3 łyżki jeszcze do tej szklanki cukru, to tak naprawdę to przestaje mieć walory odżywcze, tak? Taki twór. Taki wyrób, a raczej ma walory takie typowo słodyczowe, no i gubimy się. To nie taki był cel, tak? Jeszcze chciałabym o margarynę zapytać. Czy margarynę, jak pieczemy ciasta, dodajemy? Tak? Czy mówimy dodajemy jej, czy nie dodajemy? Nie. Nie dodajemy margaryny, zdecydowanie jakby wracamy do masła, ewentualnie do oleju, jeśli to ma być jakieś ciasto ucierane. Natomiast margaryną mówimy zdecydowanie nie i wszystkim tym tłuszczom roślinnym utwardzonym już dziękujemy. Były w naszym żywieniu, było o nich głośno, miały swój renesans, natomiast w tej chwili coraz częściej bada się wpływ właśnie margaryn, a co w nich takiego zawartego niebezpiecznego, izomery trans, powstające w czasie utwardzania oleju roślinnego, chodzi o przesunięcie pewnych atomów wodoru, związań wielonienasyconych w jedno nienasycone albo w ogóle nasycone i wtedy powstają izomery. To są, o ile nasz organizm czyta izomery typu jednego, o tyle drugiego typu są dla naszego organizmu czymś obcym, czymś złym. A w procesie utwardzania, uwodarniania nie mamy pewności, ile których powstanie, bo jest to niemonitorowane. Tak? Chociaż w tej chwili technologie coraz bardziej posuwają się do przodu, ale w krajach wysoko rozwiniętych wręcz zakazuje się spożycia margaryn. W ogóle mówi się o wpływie właśnie izomerów trans na rosnącą bezpłodność w tej chwili w społeczeństwach, że to też może mieć swój wkład poza zatruciem środowiska czy innymi czynnikami, to ten czynnik żywieniowy w postaci właśnie dużego spożycia margaryn. Bo one cieszyły się ogromną popularnością, bo miękkie, bo wyjęte z lodówki, zawsze do smarowania, fajne, w cieście też się dobrze zachowują, są tańsze niż masło,
bo są połowę tańsze niż masło. No i jakby tak było, że spożywaliśmy tego bardzo dużo, tak, masło roślinne, te margaryny kubkowe różnego typu, a w tej chwili już wiemy, tak, badania pokazują, że jednak nie, tych izomerów trans jest za dużo, tym bardziej, że spożywamy margaryny wtedy w różnej formie, bo dodawane do ciasta, a tutaj jeszcze smarowane pieczywo, no więc tego jest po prostu za dużo i nie, wracamy do masła, aczkolwiek masło nie jest do końca wdzięczne, dlatego, że jest dużo bardziej tłuste niż margaryna i o ile najpierw odeszło do lamusa ze względu na zawartość cholesterolu, no to teraz szkodliwość cholesterolu, a szkodliwość izomerów trans jest jednoznaczna, więc wolimy to masło. Ono mniej zaszkodzi, oczywiście to tak w cudzysłowie, tak, bo to trudno mówić o jakiejś bezpośredniej szkodliwości i też indywidualna kwestia organizmu. Niewątpliwie cholesterolu ma dużo, natomiast margaryna była go pozbawiona albo tam zawierała niewiele, zależy jeszcze, czy była z dodatkiem tłuszczu mlecznego, czy nie, czy to były te miksy wszelkiego rodzaju. Natomiast masło w ciastach zachowuje się troszeczkę inaczej i warto byłoby recepturę wtedy, która była na margarynę, na kostkę margaryny 200 czy 250-gramową, nieco jakby odtłuścić i tego masła nie dajemy jeden do jednego, bo to ciasto będzie troszeczkę za ciężkie. Troszeczkę mniej i wtedy dodajemy tłuszczu mlecznego w postaci czy kefiru, jogurtu, czy nawet mleka. No i oczywiście, no, wytrawne gospodynie będą to robić na oko. Ktoś, kto robi pierwszy raz, może się spotkać z jakimś tam problemem, tak, technologicznym takim, że gdzieś ciasto opadnie, przysiądzie. Natomiast, no, zdecydowanie wyprowadzamy margarynę na konto tego bardziej tłustego masła, ale bezpieczniejszego, bo jakby z tym cholesterolem maślanym organizm wie, jak się uporać. Natomiast z izomerami typu trans nie. I jeszcze myślę długo nie. Nie idziemy w kierunku ewolucji takim, że nagle adoptujemy się do tych warunków i świetnie radzimy sobie z izomerami trans. Nie. I jeszcze chciałam zapytać o najlżejsze ciasto. To jakie jest? Najlżejsze to drożdżowe ciasto, dlatego że ono jest napompowane. Tak, śmieliśmy się, że ma powietrze w środku. No bo ma, bo rzeczywiście drożdże fermentują i wytwarzają dwutlenek węgla i jest to powietrze zamknięte w tej całej strukturze ciasta, w miękiszu. Można dodać rodzynki, można dodać skórkę pomarańczową, można dodać świeże owoce. Proszę też, żeby nie przesadzać, tak jak kiedyś robiło się drożdżówki, z ogromną ilością żółtek i z dość dużą ilością masła. W tej chwili odchudzamy te drożdżówki. Na blogu też jest kilka przepisów na ciasta drożdżowe, gdzie ta proporcja, w ogóle ilość użytych jajek czy masła jest o wiele mniejsza. Jest fajny przepis, to taka sytuacja w moim życiu, gdzie byłam, dane mi było spróbować ciasta, zapytałam natychmiast o przepis, usłyszałam, że przepis pochodzi od sióstr zakonnych z Braniewa dokładnie i jest taka drożdżówka na blogu właśnie. Fajne, elastyczne ciasto, bo robi się je jakby błyskawicznie, ono nie potrzebuje długiego wyrastania i jest z olejem. No i tutaj już nie ma ani masła, ani margaryny, nie ma tego strachu, natomiast jest olej. Zachęcam jak najbardziej do przygotowywania takich rzeczy, bo to nie jest skomplikowane i myślę, że dużo wyższej jakości tak naprawdę niż ciasta sklepowe. I na koniec tak bardzo szybko, różnica między tymi ciastami naszymi domowymi, które sami wykonamy, a tymi sklepowymi. Duża. Przede wszystkim udajemy duża, dlatego że wiemy dokładnie, jakich składników dodajemy. Tak, dodajemy masła, czy też no, jakiegoś innego oleju. Nie dodajemy oleju palmowego, który w tej chwili w przemyśle spożywczym jest taki bardzo popularny. Dodajemy zwykłych jajek, a w przemyśle dodawany jest bardzo często proszek jajeczny. Ma to zupełnie inne znaczenie dla organizmu. My jakby pieczemy ciasta w domu z tych surowców naturalnych, zwykłych, niezmienionych. Natomiast w przemyśle spożywczym pojawia się mnóstwo substancji, które mają służyć technologii, przedłużeniu trwałości, nie wiem, zabezpieczające substancje, które zabezpieczają przed jakimś wyciekiem. To są wszystko substancje E, to są wszystko substancje dodatkowe. Gdybyście Państwo przejrzeli recepturę, nie wiem, ciasta sklepowego, poprosili o recepturę, kiedy kupujemy ciasto na wagę, to zobaczycie, ile tam jest składników takich, których w kuchni nie używa się w ogóle. Bo to są składniki przeznaczone dla technologii spożywczej, a nie dla domowego użytku. Więc my wiemy, co dodajemy. A ja jeszcze z ciekawości chciałabym zapytać, bo ja ostatnio miałam właśnie taki przypadek z ciastem, które kupiłam. Było zapakowane w papier, nie w żaden pojemnik. To był sernik z brzoskwiniami. Wyglądał pysznie, smakował trochę gorzej. Na wierzchu bardzo duża ilość lukru. A już powiem, no dlaczego lukier? Dlatego, żeby zabezpieczyć przed wyschnięciem i żeby on długo wyglądał dobrze. To nie po to, no żeby właśnie on tam smakował. Tylko to jest właśnie też zabieg cukierniczy po to, żeby coś nie wysychało, tak? Tak. I rano zostało tego ciasta dużo, no bo nie było bardzo smaczne.
papier cały był nasączony wodą. Ja zastanawiałam się, skąd mam tą wodę w lodówce, dlaczego coś takiego? Dodane musiały być substancje, które właśnie zabezpieczają przed wyciekiem wody i nie wiem tylko na skutek czego, czy przełamania łańcucha chłodniczego, bo zwykle pamiętajmy, że tego typu ciasta w sklepach przechowywane są w lodówkach chłodniczych. Jak niosłaś to ciasto do domu, łańcuch chłodniczy został zachwiany, bo podgrzało się to ciasto, tak? Potem włożone ponownie do lodówki i straciło tak naprawdę tą swoją strukturę i teksturę. Nie wiem, mnie nigdy w życiu nie udało się zrobić sernika, który puszczałby płyn. No właśnie, no mój sernik, który ja robię, też nie. No a więc, tutaj ten zespół. No więc właśnie to jest odpowiedź na to nasze pytanie, że dodane są substancje, które mają powodować, że jeszcze na tej ladzie chłodniczej w sklepie czy w cukierni jakoś to ciasto to wygląda. Tak, a zwykle wygląda bardzo ładnie, bo zdobione jest dużo bardziej apetycznie i efektywnie niż my niż to robimy. Te, i efektownie, robimy, tak? Niż my to w domu zrobimy. Natomiast potem to ciasto zachowuje się, jak się zachowuje. Proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. W tej chwili te wszystkie ciasta, które są zestalane na zimno, powinniśmy przechowywać w lodówce. W ogóle najbezpieczniej, no poza ciastem drożdżowym czy jakimś ucieraną babką, która nam tylko wyschnie gdzieś tam na blacie kuchennym, to wszelkie inne ciasta powinny być przechowywane w lodówce, bo przy tej temperaturze, kiedy mamy 27 czy 8 stopni w domu, wszystko błyskawicznie się psuje. Również weźmy pod uwagę, jeżeli planujemy tego typu zakup w sklepie, żeby zabezpieczyć się na przykład właśnie w lodówkę czy w torbę termiczną i nie grzać tego ciasta przez 15 minut, kiedy w samochodzie mamy też tę temperaturę, bo o zatrucie bardzo łatwo. I pamiętajmy o tym, to złote zasady. Niestety więcej nic nie możemy powiedzieć, bo nasz czas antenowy dobiegł końca. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Kto na niedzielę pyszne ciasto chce zrobić, to odsyłamy na blog ladydieta.pl. Tak. Zapraszamy i zapraszamy na kolejną audycję, ostatnią przed wakacjami jeszcze w czerwcu, za 2 tygodnie. Zapraszam, dziękuję bardzo. Moim gościem jak zawsze była doktor inżynier Aleksandra Czarnewicz-Kamińska. Dziękuję bardzo. Dziękuję.